Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 13. niedziela zwykła. Posłuchajmy fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Jeżeli ktoś kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Podobnie jeśli ktoś kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Kto nie bierze swego krzyża i nie naśladuje mnie, nie jest mnie godny. Ten, kto znajduje swoje życie, straci je. Ten zaś, kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Trudne wezwanie Jezusa. Jak to nie kochać matki, nie kochać ojca, nie kochać syna, nie kochać swoich braci, przyjaciół, znajomych, bliskich, podopiecznych? Święta Urszula tak wyjaśnia to wezwanie Jezusowe. Nie mogę kochać stworzenia więcej niż Stwórcy, choćby było ono najświętsze i najlepsze. Kochać mi wolno stworzenia w Bogu, dla Boga, nie inaczej. O, jak wielkie jest to serce, które całkiem jest zwrócone do Boga i tylko w Nim kocha innych. Tym goręcej potrafimy kochać bliźniego, im bardziej go kochamy w Bogu. Miłość bliźniego, która dla siebie gotowa jest obrazić Boga, być niewierna w spełnianiu obowiązków, to nie jest miłość godna Chrystusa. Prawdziwa miłość bliźniego polega właśnie na tym, na wspólnym dążeniu do doskonałości, do wierności. Dusze, które kochają się Bożą miłością, zachęcają się wzajemnie do dobrego, zwracają sobie uwagę na swe wady, niedoskonałości. Jak piękna jest zrozumiana miłość bliźniego, miłość rodziny, przyjaźń. Warto zaglądać do swego sumienia, czy tych, których kocham, kocham czystą, Bożą miłością, która Boga mając na celu, Boga też jest godna i do Boga tych moich bliskich, przyjaciół, krewnych prowadzi.